Jeśli miałaby Pani doradzać Roxanie Węgiel, to jakich błędów powinna uniknąć? Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, naprawdę. Każda dekada, każdy czas, każde dziesięciolecia mają swoją specyfikę zachowania i to, jak my zaczynaliśmy wiele lat temu, mówię o moim pokoleniu, tylko się nie da porównać z tym, co jest teraz. Więc naprawdę myślę, że przy olbrzymiej roli mediów społecznościowych, których wtedy kompletnie nie było. Nie było maili, pisaliśmy piosenki przez telefon, teksty się wysyłało faksami albo dyktowało przez telefon, więc o czym mówimy, to jest naprawdę przepaść między tym, jak zaczynają dzisiaj młodzi, jakie mają narzędzia do dotarcia do swoich fanów, a jakie mieliśmy my. To, co oni robią dzisiaj w jeden dzień, nam zajmowało lata.